wiadomości w naszym radiu. Talk FM Euro Concita, Barbie Baby Langström Extra. Proszę być z nami. Proszę być z nami. Radio Talk FM. Już wiadomości. Także dosyć, proszę Państwa, Alicja Socha zawsze w Anglo-Ameryce Białystok powtarza, dosyć już tego, dosyć tego. Nie chcę tu przyjechać do Warszawy, żeby mi się przypominały czasy, kiedy Jezusa mordowano, katowano, wyśmiano w reproduktach, rząd cały czas prowadzi rozmowy z Komisją Europejską w sprawie rozwiązania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego, podkreśla rzecznik rządu Rafał Bochenek. Odniósł się on w ten sposób do doniesień prasowych. Media informują, że polski rząd jest w stanie pójść na ustępstwa w sprawie Trybunału. Rzecznik rządu oczekuje, że przedstawiciele Komisji odniosą się do ujawnionych przez media dokumentów. Powinniśmy wiedzieć, czy te dokumenty, które dostały się do mediów, są prawdziwe i są wiarygodne. Osoby w takim razie, które pracują przy wypracowywaniu, przy tych instytucjach, powinny być w jakiś sposób troszkę odsunięte, jeżeli doprowadzają do tego, by w przestrzeni publicznej zapanował pewien chaos związany z naszymi rozmowami z Unią Europejską. My chcemy prowadzić konstruktywny, ciągły dialog z przedstawicielami Unii Europejskiej i będziemy to na pewno robili. Rzecznik rządu był pytany także o ocenę debaty po wystąpieniu premier Beaty Szydło w Sejmie. Szefowa rządu przedstawiła informację w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej o sytuacji w Polsce. W jego ocenie polski parlament pokazał, że będzie stał murem za polskim rządem, który będzie podejmował działania w celu obrony dobrego imienia Polski na forum międzynarodowym. Dodał, że opozycja chce dyskredytować Polskę. W czerwcu specjalna sejmowa podkomisja zajmie się projektem tzw. dużej ustawy medialnej. Wczoraj Komisja Kultury powołała podkomisję do spraw projektu. Jej przewodniczącą została poseł Prawa i Sprawiedliwości Elżbieta Kruk. W skład podkomisji weszło 11 posłów. Nowo powołany organ zajmie się pakietem trzech ustaw wchodzących w skład tzw. dużej ustawy medialnej. Są to ustawy o mediach narodowych, o sprawce audiowizualnej oraz przepisy wprowadzające. Oprócz obniżenia składki audiowizualnej z 15 do około 12 zł rozważane jest m.in. wydłużenie kadencji szefów mediów publicznych z 2 do 3 lat. Poseł Elżbieta Kruk podkreśla, że będzie konieczne wprowadzenie pewnych zmian do zapisów ustawy. Gronkiewicz, zabrać pieniądze po 40 tysięcy premia, po 40 tysięcy poszaleli? Z kogoś to ściąga się. A ludzie idą do więzienia, bo tu na lichwę dziad jakiś żydowski bierze, proszę Państwa. Janek Witek tu już umierał na moich oczach. Ja tu mieszkałam 4 lata. 10 lat u niego tu mieszkam, bo dochodziłam. Proszę Państwa, i on ciągle chciał się do Ameryki przeprowadzić, której nigdy tam nie był, ale wrócić może do Francji, gdzie był wielokrotnie, do Rosji, to nie, gdzieś do Anglii, ale tam reumatyzm, pobierana z rachunkiem za prąd. To nie, i tak ciągle się wyprowadzał, ale nie miał pieniędzy nawet na bilet, bo chodził na piechotę. Instytucje mediów narodowych. Także proszę Państwa, o czym my tu mówimy, a tam żydowski dziad w Sejmie, proszę Szefowie Państwa, dyplomacji państw NATO są zgodni, by przed szczytem NATO w Warszawie zwołać Radę NATO Rosja, powiedział sekretarz generalny Jens Stoltenberg. Wczoraj ministrowie rozmawiali w Brukseli o relacjach z Rosją. Zgodzili się, że do Rosji nadal należy podchodzić dwutorowo przez wzmocnienie obrony i odstraszania połączone z dialogiem politycznym. Chociaż dodał Stoltenberg, praktyczna współpraca z Rosją pozostaje zawieszona, to jest otwarte na dialog polityczny. Rada ma być jedną z stron tego dialogu. Pozwoliono też unikać niebezpiecznych incydentów. Zapowiedzi sekretarza sojuszu, są zgodne ze stanowiskiem polskiego rządu, ocenia poseł Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Dodaje, że dialog z Rosją jest dobrym rozwiązaniem. W ten sposób wytrącamy również argumenty, że NATO prowadzi wrogą politykę. My nie chcemy prowadzić wrogą politykę, oni prowadzą wrogą politykę. My chcemy rozmawiać, ale powiedzieć takiej, że Rosja ma respektować umowy międzynarodowe, w tym tą umowę dotyczącą Ukrainy, ale jeśli się nadarzyła okazja, żeby pójść na mszę, to chociaż ci z PO mogliby na jaki koncert pójść do świętej Ameryki.
wiemy, na przykład była Czerwona Zośka jakieś przed 4 lata, jeszcze tańczyła, chodziła, skakała, pantofelka, to zespół Murzyński śpiewał w kościele Świętej Anny. A że ona na czerwono brokatu malowany też z tymi Murzynami śpiewała, tańczyła. Wszyscy się śmiali. No to to był fajny ten śmiech, ale jak Jezusa prowadzili na szlakot, na śmierć, pozbawienie immunitetu i stawianie przed sądem, zwłaszcza kurdyjskich parlamentarzystów za związki z separatystami kurdyjskimi. W tajnym głosowaniu za projektem rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju opowiedziało się 373 z 550 deputowanych, poinformowała telewizja parlamentarna. Poparcie to jest wystarczające, by uniknąć referendum w tej sprawie. Zgodnie z tym zapisem zniesienie immunitetu w każdym konkretnym przypadku wymaga debaty i decyzji parlamentu. Może to być bardzo długotrwała procedura. Pozbawionych immunitetu mogłoby zostać 138 deputowanych ze wszystkich partii, w tym 50 członków prokurdyjskiej Ludowej Partii Demokratycznej, trzeciej co do wielkości w frakcji parlamentarnej. A chodzi o parlamentarzystów, których akta trafiły do przewodniczącego Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Tratwa Festiwal Pleszew 2016 to koncerty, warsztaty, kursy szkół nowej ewangelizacji. Mówią o sobie, że po prostu łączy ich przyjaźń. W dzisiejszym czasie wzrastania jedziemy do Pleszewa w diecezji kaliskiej na Festiwal Tratwa 2016. Wśród gości będą między innymi Arkadiusz Kaczmarek-Bozień, wczoraj który? 19, to dzisiaj 20 jest maja 2016 roku. I nie dajmy się złodziejom, nie dajmy się, bo to oni nie kradną 5 zł, jak ktoś głodny chciałby bułkę zje, czy winogrona, ze sklepu. Poganiali, proszę Państwa, bo będziemy nie mieli pieniędzy, co znaczy chociaż dwa tutaj, dwie bułki tu w tym supermarkecie. No, bo to pełno tego jest w centrum. Do centrum to by trzeba było te rzeźnie przenieść, to by zobaczyli, jak się morduje zwierzęta. Oni te mięsa jedzą w nadmiarze i za dużo pieniędzy mają i te włajarze, podróżki, podróże zagraniczne. A tutaj ludzie chodzą po ulicy, jak Janek Maciej Witek, bo nawet nie miał, proszę Państwa, na bilet na komunikację miejską. Dopiero potem mu kupiłam kartę miejską. Już 3 razy mu kupowałam i na metro. Bożak się ucieszy. Radio Koncita.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Łaską jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty pokutującego Łotra wprowadziłeś z krzyża do Twojego Królestwa. Wyznając nasze grzechy, z ufnością Cię błagamy, abyś po śmierci pozwolił nam radośnie wejść w bramy raju, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Bóg zapłać za wspólną modlitwę z Panem Bogiem. Modlił się Felix. Dziękuję za połączenie. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Tego wydarzenia. Plenerowe widowisko hiszpańskiego teatru Rydwany Ognia, w którym wykorzystane zostaną gigantyczne, kilkunastometrowe marionetki, zainauguruje dziś wieczorem festiwal Łódź Czterech Kultur. Tegoroczna impreza odbywa się pod hasłem Obcy nadchodzą. Łódź Czterech Kultur potrwa do 5 czerwca. Ma przypominać, że Łódź założona została przez cztery narody: Niemców, Polaków, Żydów i Rosjan. Pogoda. Kolejne informacje już o 14.40. Za chwilę wracamy do połączenia. Wcześniej powiem Państwu, że nocą na północy i zachodzie oraz w centrum może trochę padać i zagrzmieć, na termometrach od 5 stopni na Suwalszczyźnie do 12 miejscami na zachodzie i nad morzem. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Połączenie. 14.25, Jakub Janiszewski przy mikrofonie, ze mną w studiu Krzysztof Strachota z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Turecki parlament poparł dzisiaj poprawkę do konstytucji, która ma tymczasowo umożliwić pozbawienie immunitetu i stawianie przed sądem parlamentarzystów za związki z separatystami. Tutaj zdaje się chodzi głównie o Kurdów. Ale czy to zostało w ten sposób ujęte, czy też to jest raczej to, czego się możemy domyślać, że taki jest cel tej poprawki? Wydaje mi się, że to jest zmiana w konstytucji, która dotyczy zasady jako takiej, a nie tego konkretnego przypadku. Ale rozumiem, że w gruncie rzeczy do tego się to będzie sprowadzało. W tym momencie tak. Chodzi o posłów Demokratycznej Partii Ludów, czyli HDP, związanych z Kurdami, oskarżanych o związki z PKK. Czyli można powiedzieć, że w tym momencie ta walka
rządu Erdoğana z mniejszością kurdyjską, no wchodzi już na bardzo taki mocny polityczny poziom. Oczywiście ona zawsze była polityczna, ale chyba jeszcze nie dotyczyła tak w taki sposób parlamentu jako instytucji. Ja myślę, że należałoby to troszeczkę zniuansować. To jest walka z PKK, walka z HDP, walka z tymi Kurdami, którzy są jednoznacznie opozycyjni wobec władz. Sama polityka AKP wobec Kurdów jako mniejszości etnicznej, ona była zdecydowanie bardziej zniuansowana i też trzeba im oddać, że w wyborach listopadowych około 30% Kurdów, przynajmniej około 30% Kurdów popierało AKP, a nie HDP. W poprzednich latach to były dużo większe poparcie jakby dla AKP i dzisiaj można byłoby się spodziewać, że poparcie dla HDP wśród Kurdów spadnie. Czyli rozumiem, że to jest taka próba pozbycia się konkurenta politycznego i pozyskania jakby tej bazy wyborczej, którą on odebrał AKP. Zdecydowanie tak. To sukces HDP pozbawił AKP większości parlamentarnej w czerwcowych wyborach i wciąż jest przeszkodą w efekcie wyborów, które odbyły się 1 listopada. No tak, ale z drugiej strony zastanawia mnie, ile jeszcze frontów może otworzyć rząd Erdoğana na raz. Bo parę dni temu, jeżeli dzisiaj mówimy o ograniczeniu tej ochrony prawnej dla parlamentarzystów, o immunitecie, ograniczeniu immunitetu, no to spójrzmy, co się wydarzyło bodajże przed 2 dniami, czyli skazanie na 20 miesięcy pozbawienia wolności oraz pozbawienia praw rodzicielskich dla tureckiej dziennikarki, która opisała proces 4 prokuratorów, którzy byli sądzeni za zarządzenie przeszukania ciężarówek należących do tureckiej agencji wywiadowczej MIT, gdy jechały do Syrii w 2014 roku i tymi ciężarówkami miała być przewożona broń. To jest jakby ta historia związana z domniemaniami, iż Turcja wspierała bojowników w Syrii i angażowała się w ten konflikt w sposób niejawny. No i tutaj jakby mamy już bardzo takie mocne uderzenie, też nie nowe oczywiście, w wolność słowa, w prasę, w kolejny obszar wolności. Tak, to jest jeden z licznych przykładów w ostatnich miesiącach i latach, ale tak naprawdę normalna rzecz w całej historii jakby tureckiej w ostatnich dekadach. Natomiast odpowiadając na główne pytanie, Erdoğan jest w stanie otworzyć tyle frontów, ile zechce, i jak do tej pory na żadnym z nich nie przegrał w wymiarze wewnętrznym. Każdy z tych kryzysów, każdy z tych konfliktów buduje, poszerza bazę społeczną dla niego i eliminuje opozycję. To jest, wydaje się, sposób troszeczkę na prowadzenie polityki w Turcji obecnie. To się podoba. To się podoba. I pokazuje też, że nie ma alternatywy dla Erdoğana. Osobiście dla Erdoğana. A alternatywa wewnętrzna została usunięta, Ahmet Davutoğlu nie jest już premierem, pojawiają się spekulacje co do tego, kto będzie jego następcą. Pojawiają się takie przypuszczenia, że będzie to minister transportu, gospodarki morskiej i łączności. Tak, Ben Ali Yildirim. Przykład technokraty uchodzącego za bardzo skutecznego urzędnika, za bardzo właśnie skutecznego technokraty, bez większych ambicji i możliwości politycznych, a zatem bardzo dobrze podporządkowany Erdoğanowi, nie mogący z nim rywalizować w takich kategoriach charyzmy i partyjnej, i ogólnospołecznej, a przy okazji etniczny Kurd, co można w pewnym momencie wyciągnąć jako przykład ludzkiej twarzy rządu tureckiego, który nie walczy z Kurdami, tylko walczy ze złymi terrorystami. Czyli rozumiem, że tu jest 2 w 1. Można jeszcze raz zagrać trochę mniejszość kurdyjską przy okazji. Tak. A co się dalej wydarzy z Ahmetem Davutoğlu? On już jakby stanie się taką postacią z marginesu politycznego? Zobaczymy. Jego poprzednicy, na przykład, poprzednicy, w sensie wiodące postaci w partii AKP, które dzisiaj już nic nie znaczą, na przykład prezydent Abdullah Gül, jeden z założycieli AKP, dzisiaj w ogóle nie istnieje w życiu politycznym. Zobaczymy, co będzie z Davutoğlu. Czy on dostanie jakąś pozycję takiej sugerującą jego cały czas duże wpływy, czy zostanie zupełnie zmarginalizowany, to
To zobaczymy. Chyba najważniejsza rzecz, to znaczy, że został usunięty z piedestału, że na pewno nie będzie ojcem sukcesu polityki unijnej. To zostało osiągnięte przez usunięcie go z premierowania i z przywództwa AKP formalnego. Te wszystkie działania wzmacniające pozycję Erdoğana w partii, w AKP, a zarazem pozycję partii w... kuchnią. Na zaburzenia snu. W teatrze powszechnym. No żeby właśnie tę wspólnotę widzów budować nie tylko na zasadzie takiej, że przyjdę na spektakl, jeden jest ciekawszy i inny mnie znudzi, tak sobie obejrzę, ewentualnie będę bił brawo, trochę się pośmieję i sobie wyjdę, w ogóle zapomnę o tym, że tam byłem. Tak? Tylko właśnie ta instytucja kultury powinna być taką przestrzenią wspólną, gdzie z jednej strony jest ten spektakl, który oczywiście jest sercem naszego działania, tak? Jest jakimś jądrem, nad którym no, jakoś pracujemy. Natomiast, że to serce też jakby rozrasta się w cały jakiś taki organizm wielobarwny, gdzie na różnych poziomach różnorodne działania warsztatowe, dyskusje, wykłady, nie wiem, po prostu właśnie kawiarnia, tak? Mogą się ze sobą spotykać. Na pewno. No, jestem bardzo ciekawa, jak będziemy już robić zbiory, czyli pod koniec sezonu w sierpniu. Mam nadzieję, że te zbiory będą duże i że spotkamy się tam na miejscu. Mam nadzieję, że wtedy nie przyjdę tu sam, tylko z całą grupą, po prostu tabunem ludzi, że się nie tak z pomidorami i tak ze zbiorami dalej. Się nie zmieścimy. Powiedz jeszcze króciutko, bo już nas czas trochę goni, o spektaklu z Białegostoku. Kiedy go możemy zobaczyć? Co to konkretnie będzie? W niedzielę o 18:00. Niestety nie ma już biletów, ale mam nadzieję, ale że będą wyjściówki, robimy dostawki. Wyliczamy po prostu, no, będziemy starali się wpuścić jak najwięcej osób. Tydzień później jest spektakl z Kalisza Weroniki Szczawińskiej-Klęski w Dziejach Miasta. Też jest chyba 15 ostatnich biletów, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to zachęcam już teraz, bo za tydzień może być za późno na kupienie. Spektakl Piotra Ratajczaka no, jest o tyle ważny, że on wywołał jakieś ogromne dyskusje w mieście, w Białymstoku. Bo tam radni miejscowi uznali, że zarówno reportaż Marcina Kąckiego, właśnie Białystok, Biała Siła, Czarna Pamięć, jak i ten spektakl, który jest na kanwie reportażu napisany, no prezentuje Białystok od negatywnej strony jako miasto ksenofobiczne, jako miasto zamknięte, jako miasto, którym rządzą jakieś takie wewnętrzne, nie zawsze czyste układy polityczne. No i w tym sensie, w kontekście tego naszego cyklu, festiwalu Miasto Szczęśliwe, wydawało nam się jakieś istotne, żeby taki właśnie spektakl pokazać, taki spektakl, który otwiera właśnie dyskusję o tym, jakie powinno być miasto, jak ono powinno być zarządzane, jak ono powinno funkcjonować w taki sposób, żeby było miastem otwartym dla mieszkańców, a nie po prostu dla kilku polityków, którzy na zasadzie jakichś niemalże mafijnych układów po prostu zarządzają tym, jak swoim jakimś takim prywatnym interesem. Trochę Białegostoku w Warszawie. Paweł, bardzo dziękuję za to, że przyszedłeś do nas, porozmawialiśmy trochę nie tylko o Ogrodzie Powszechnym. Widzisz, kilka wątków się tutaj nowych pojawiło. Na pewno Państwa zapraszamy na godzinę 15:30 na Jazdów w niedzielę. Stamtąd pojadą sobie Państwo rowerami i z pełnymi doniczkami, zielenią, kwiatami, co tam Państwo ze sobą przyniosą. Pojadą Państwo przed Teatr Powszechny i tam już się będzie działo cały plan. Oczywiście ja też zapraszam na nasze takie normalne spektakle repertuarowe, na Lalkę, na Juliusza Cezara, na Każdy dostanie to, w co wierzy. Cały czas i na Księgi Jakubowe, na które też już nie ma biletu. Ale są wejściówki. Można liczyć na wejściówki. Zapraszam, proszę Państwa, Paweł Sztarbowski, dyrektor artystyczny Teatru Powszechnego. Moglibyśmy tak jeszcze dłużej pogadać. No, dziękuję bardzo. Dzięki. Ja najbardziej kocham makrynę Mieczysławną. Troszeczkę o... Więc mogą już Państwo wysyłać zamówienia do kolejnego wydania Muzycznej Poczty UKF-u. Mm-hmm. Za tydzień po 13:00 w piątek. Wygłupił się, Białystok, coś ty, Białystok jest wspaniały. Tu będzie realizował te zamówienia. Za dzisiejsze spotkanie już pięknie dziękujemy. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Mariusz Owczarek i zespół The Cranberries. Dla mojej córki Julii z okazji 24 urodzin prosiłabym piosenkę pod tytułem Zombie. Białystok to jest, proszę Państwa, Eleni występowała w teatrze dramatycznym. I wynieść bez miary.
Eleni, w teatrze dramatycznym Aleksandra Węgierki, ja tam byłam. Ale to było, Boże, z 15 lat temu, 17, dawno, oj. Dziwne po nagłym przejściu. Walczyły w niej z chęcią oporu. No, był biskup Jakub w diecezji białostocko-gdańskiej, to może dlatego mówię, że tylko kilku polityków, prawda? No nie wiem. Bała się uczt, o których sromocie słyszała od Aulusa, od Pomponii Grecyny i ich prawosławie i cerkiew, będąc młodą dziewczyną, rzeczywiście można by sobie tak było pomyśleć, że cerkiew prawosławie w owych czasach jest zamknięte. Dochodziła nawet no ale przecież oni są niebiańscy prawosławni. Ja tam w kurach śpiewałam. Tutaj jak do Warszawy zaczęłam przyjeżdżać, to też myślę, że i w Warszawie w cerkwi świętej Magdaleny będę śpiewać. Ale to nie jest to. Pojechałam potem na Wolę, bo mi się coś nie podobało. Na Woli też nie, bo tam jest... przybraną matkę. Przyrzekła bronić się od owej zguby matce, sobie i zarazem temu. No, ale tam na Woli u Jana Klimaka to płacą przynajmniej, bardzo duże pieniędzy się zarobiłam. O, i ze śpiewania, przecież wiadomo, że nie z tańczenia. Jana Klimaka. No i tutaj mamy piramidę, proszę bardzo. I zachwałę głupich jaśków powstania. Tutaj w Warszawie to tego nie brakuje. Była też pewna. Jana Klimaka, jak przed prawosławie w ogóle katolickiej Warszawie Moherowej jest wyobcowane, jest jakoś tam. No, prawosławie nieprzyjęte nie wiedzą. Z kolei tutaj prawosławia nie przyjmują, bo nie wiedzą, co to jest. Zobaczą jakąś babkę prawosławną, to zgrzytają na nią zębami. Zobaczą Świadka Jehowy, czy jakąś naszą niebówkę na przystankach stoją, bo teraz przyjeżdżają tutaj do Warszawy. Z Anglii, Ameryki, Białystok i pokutują swojego. Przecież głoszą puszczaj chleb w pomocy, rozdawaj. Ewangelia będzie głoszona na świadectwo. Opowiadała jej, że gorliwsi między wyznawcami pożądają całą duszą takiej próby i modlą się o nią. I nie tylko się modlą się wtedy, kiedy są w sali królestwa, opanowywała chwilami podobna żądza. Modlą widziała się, widzicie, że się modlą, ale nie tymi samymi słowami, to się nie może powtarzać. To nie może być jakaś magia modlenia, się tylko szczera rozmowa z Ojcem Swoim, mu na imię Jahwe, Jehowa. Ojcze nasz Jehowa, mówimy, prawda, święć się imię Twoje. To ma sens! Było to ma dużo marzeń dziecinnych, ręce i nogi ma. Ale było jej nieco upodobania w samej sobie, tylko Pismo Święte, porównywać, przekłady różne kupować. To może być wasza podróż życia, a nie żeby jeździć dosłownie. Za sobą jakąś tak jak tutaj artystów nie ma, znaczy, że ten, kto nie jest artystą, myśli dosłownie. To więc jak on nie pojedzie, jak go nie przewiozą z miejsca na miejsce jako krowę, no to się nie będzie dobrze czuło to. No jak to co? No przecież, że w Galerii Zachęta dwa lata temu była wystawa. Rumunka była na tej wystawie. Bydło. Męki dla niej obniżył. Zapraszamy serdecznie. Pismo Święte tak jest Słowem Bożym. Wahała się jej ile wykładów mamy na temat Pisma Świętego w internecie. Lecz ile ciekawych, naprawdę ciekawych rzeczy. O tych ja to wszystko przeszłam. Ja dawałam wykłady. Ja prowadziłam teokratyczną szkołę służby kaznodziejskiej i teraz też bardzo chętnie wysłucham takiego przemówienia w internecie, bo to jest jakaś oczywiście nowa forma przekazywania informacji. Z własnych słów Linki pokazuje się, że właściwie nie jest ona zakładniczką, ale dziewczyną zapomnianą przez swój naród. Nie broni jej żadne prawo narodów, a gdyby jej nawet broniło, Cezar dość jest potężny, by je w chwili gniewu podeptać. Cezarowi spodobało się ją wziąć i odtąd nią rozporządza. Odtąd jest ona na jego woli, nad którą nie masz innej na świecie. Tak jest, mówiła dalej. I ja czytałam listy Pawła z Tarsu. I ja wiem, że nad ziemią jest Bóg i jest Syn Boży, który zmartwychwstał. Ale na ziemi jest tylko Cezar. Pamiętaj o tym, Ligio. Wiem także, że twoja nauka nie pozwala ci być tym, czym ja byłam. I że wam, jak stoikom, o których opowiadał mi Epiktet, gdy przyjdzie wybór między sromotą a śmiercią, śmierć tylko wybrać wolno. Ale czy możesz zgadnąć, że cię czeka śmierć, nie sromota?
Zalinie, słyszałaś o córce Sejana, która małym była jeszcze dziewczęciem, a która z Tyberiuszowego rozkazu musiała dla zachowania prawa, które zabrania karać dziewic śmiercią, przejść przez hańbę przed zgonem? Ligio, Ligio, nie drażnij Cezara. Gdy przyjdzie chwila stanowcza, gdy musisz wybierać między hańbą a śmiercią, postąpisz tak, jak ci twoja prawda wskazuje. Ale nie szukaj dobrowolnie zguby i nie drażnij z błahego powodu ziemskiego, a przy tym okrutnego Boga. Aktę mówiła z wielką litością i nawet z uniesieniem, a mając z natury wzrok nieco krótki, przysunęła blisko swą słodką twarz do twarzy Ligii, jakby chcąc sprawdzić, jakie jej słowa czynią wrażenie. Ligia zaś, zarzuciwszy z ufnością dziecka ręce na jej szyję, rzekła: ty dobra jesteś. Także Akta. Dzisiaj, proszę państwa, już Akta jest ujęta pochwałą. A następnie. Zespół Lidii Kopani i wreszcie zespół Hela. Tak, byśmy powiedzieli. Pierwsze radio informacyjne. Trochę wiadomości, to na pewno nie tak. Lista przebojów TOK FM. Jakie radio? Taka lista. 14.42, Bartosz Dąbrowski, jak zwykle o tej porze w piątek. Witam w liście przebojów Radia TOK FM. Za nami notowanie 282. Oto wyniki głosowania. Na miejscu trzecim Jacek Żalek u Piotra Kraśki. TOK 2. Unia Europejska, pamiętajmy, to jest grupa interesów. I jeżeli w tej grupie interesów nie myśli się o naszych interesach, to niestety mamy prawo o tym głośno mówić i domagać się realizacji własnych interesów. Ale jak mamy realizować interesy, nie mając sojuszników? Znaczy, kogoś musimy w tej grupie przekonać. Nie, nie trzeba mieć sojuszników. Właśnie to jest takie naiwne myślenie. Trzeba mieć wspólne interesy. Ale... to jest najważniejsze. Brytyjczycy od wieku... Teraz w kim? Z kim? Z kim, tak. Okazuje się, że prawie ze wszystkimi. Ale z kim? Ale proszę podać przykład. Z każdym tak, państwem. Węgrzy robią interesy z Rosjanami. Z Czechami, Słowakami rywalizujemy cały czas te fabryki. Przemysłu motoryzacyjnego. Czesi i Słowacy nie chcą wcale stałych baz NATO na wschodniej flance. To z kim mamy wspólne interesy? Ale oczywiście, że mamy wspólne interesy. Przede wszystkim tym interesem jest to, żeby Unia Europejska jako wspólnota wolnych narodów, które chcą tworzyć poprzez właśnie identyfikację kulturową tą relację, którą Europa ma pewną misję, w mojej ocenie wynikającą z potrzeby realizacji... Otóż, pan mówi jak papież Franciszek, prawie, tylko skończmy to zdanie. Ale teraz jaka jest ta misja Europy? Tą misją, my mamy dziedzictwo kulturowe, tak? Lewicy zawsze łatwo się wydawało cudze pieniądze. I Europa była przekonana, że ta pycha Europy, o której zresztą mówiła... Kanclerz Merkel to jest chrześcijańska demokracja, to nie jest lewica. Tak, tak. Tylko czym się różni chrześcijańska demokracja od socjaldemokracji niemieckiej? Już dzisiaj w zasadzie niczym. Czym się różni chrześcijańska demokracja od socjaldemokracji? Czyli w dzisiejszych realiach niczym. Tworzą wspólny rząd. Jest. To jest lewica. To jest lewica. To tak PiS to też lewica? Ale to jest zupełnie co innego. W niektórych kwestiach socjalnych PiS nie, jest Boże, bardzo lewicowy. Jakiś minimalny porządek wprowadźmy. No bo można powiedzieć, ponieważ PiS jest blisko związków zawodowych, to jest partią lewicową. No. Ale tak mylę jest. Się? Ale tak jest. Czyli PiS jest lewicą. Ale nie, to jest zupełnie co innego. Znaczy nie, ale w jakiej sprawie władze mówią tak? Nie, no mówią to jest ta hipokryzja. Bo jednak kanclerz Merkel powiedziała w pewnym momencie zgoda. I to był ogromny błąd. Przyjmiemy wszystkich uchodźców. Ale kto jeszcze tak powiedział? Austriacy, którzy właśnie zmieniają prezydenta. Nie powiedzieli nigdy, że przyjmą wszystkich uchodźców. Ale nie. Tylko kanclerz Merkel o tym powiedziała. Dobrze. Na miejscu drugim Władysław Kosiniak-Kamysz u Janiny Paradowskiej. TOK 3. Podatek od prądu, od każdego licznika opłata 15 zł. No to na wsi to też jest bardzo mocne uderzenie, bo licznik jest w domu, licznik może być w oborze, licznik może być jeszcze w jakiejś, na jakiejś działce. No i tych opłat będzie kilka. Myślę, że krowy oglądają sobie telewizję? Myślę, że nawet krowy by już nie wytrzymały tego, co jest w telewizji. Jeszcze miejsce pierwsze, niewielką przewagą głosów, ale jednak przewagą. Na miejscu pierwszym Zbigniew Ziobro.
Tok 8. Muszę powiedzieć, Wysoka Izbo, że w dniu dzisiejszym przeżywam swoiste déjà vu. Mogę powiedzieć to samo, co o prokuraturze. Żaden jeszcze rząd nie potrafił tak skutecznie w tak krótkim czasie doprowadzić do takiej zapaści sądownictwa w obszarze prawa karnego, w szczególności jak udało się to zrobić rządom Prawa i Sprawiedliwości. Otóż wskutek wprowadzenia rządom Platformy Obywatelskiej. Lista przebojów TOK FM. Słuchaj i głosuj na portalu informacyjnym tokfm.pl. Przed nami premiery w notowaniu 283 listy przebojów Radia TOK FM. Czy będą fragmenty dzisiejszych wystąpień sejmowych? Ano będą, ale to później. Zaczynamy od Sebastiana Adamkiewicza i Piotra Maślaka. TOK 1. Państwa i moim gościem jest dr Sebastian Adamkiewicz z portalu histmag.org, wykładowca Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Bardzo serdecznie jeszcze raz gratuluję doktoratu. Bo to nie da, no to czy nie rok już? Rozmowa tak, żydowska. Rok, właśnie rok. Albo mowy rok. Minął właśnie rok. Dobrze, redaktor, no to, że tak czy inaczej gratuluję. Krystyna Pawłowicz. Gratuluję, gratuluję pomysłu. No jeszcze trochę Krystynie. Czasu potrzebuję gratuluję. Na to, tak do końca, ale Krysia dziękuję również uprzejmie. Po tych Krysia krótkich, nasza, ale jeszcze szczerych Krystyna uprzejmościach chciałbym, żebyśmy przeszli do kwestii przewrotu majowego. W kolejnej propozycji Jacek Żakowski. No bo kiedyś to widzicie państwo, nie potrzeba było. Taka babka nie miała dokumentu. Reprezentowany. Jechała, do samego Chodzkiego to jechała, nabrała, 4 czerwca komisy będą pracowali, żeby odpracować majówkę. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No, ja się cieszę, oczywiście chodzi o to, żeby urzędnicy państwowi nie pojechali na, nie wzięli udziału w demonstracji KOD-u. Radni to KPN-u, no Konchita Barbie Baby Langstrumek, że nabrali ludzi, bo drugie przekazanie wyrzucili. Także widzicie państwo, no nie ma teraz idealnego systemu dobrego, nie ma. Wszystko, do urzędników mam apel, kochani. Jakieś takie niedoskonałe jest. Złe. Do wora jak pani kampania pozwala? Radio, to KPN, nie jedźcie na demonstracji. Siedźcie spokojnie w robocie. Ekstra. I róbcie to, co porządny urzędnik powinien robić. Czyli pewnie niezbyt często to, co pani Kępa by chciała. Ale nie dekonspirujcie się. Kolegów z prawicy pozdrawiam, bo ich to pewnie wkurzy. Kurzajcie się, kochani. Trochę emocji dobrze człowiekowi robi. W kolejnej propozycji także fragment poranka. Adam Bielan u Jana Wróbla. TOK 3. Ciekawe, że z NATO możemy się jakoś spotkać, a z opozycją mamy kłopoty. Czy to jest spotkanie z opozycją jest tylko wtedy dobre, kiedy my ją zapraszamy? Może jak oni zapraszają, też jest dobre. Jeżeli opozycja nie chce się spotkać, to przecież ich do tego nie zmusimy, bo co to byłby za skandal międzynarodowy, gdybyśmy siłą doprowadzali polityków opozycji na spotkanie. Oczywiście żartuję. Oczywiście. Wszyscy nasi słuchacze tak samo się dobrze ubawili. Jestem w radiu TOK FM, więc wolałbym zastrzec. I jeszcze jeden fragment, jeszcze innego poranka. Jacek Rostowski u Piotra Kraśki. TOK 4. Panie premierze, tu nasz poprzedni gość mówił właściwie, że po tej wypowiedzi Clintona o Polsce i Węgrzech to większe kłopoty niż Polska mają Clintonowie, bo Polonia może nie głosować na Hillary Clinton. To ma kłopoty pana zdaniem? Nie, no to jest ewidentne, że to jest śmieszne stwierdzenie. To jest bardzo poważna sprawa. Hillary Clinton... Jest bardzo prawdopodobne, że Hillary Clinton zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Niepewne, ale bardzo, bardzo prawdopodobne. I jest jasne, że mają u Hillary Clinton w tym obozie jej mąż, były prezydent, ważna, bardzo ważna figura w polityce amerykańskiej, mają świetne rozeznanie tego, co się dzieje w Polsce. Zresztą Polska z tego punktu widzenia jest na skutek działań Jarosława Kaczyńskiego w fatalnej sytuacji. Bo teraz wiemy, że albo wygra Hillary Clinton z tą opinią o tym, słuszną opinią o tym, że w Polsce niszczy się demokrację i konstytucję, albo wygra Donald Trump, który wyraża się wysoce pozytywnie o Władimirze Putinie. Czyli w ciągu 6 miesięcy udało się Jarosławowi Kaczyńskiemu doprowadzić Polskę do sytuacji takiej, że ktokolwiek by nie wygrał wybory w Stanach Zjednoczonych, dla Polski będzie to bardzo źle. Kolejną propozycję zatytułowaliśmy Minister Środowiska. Jan Szyszko. TOK 5. Ktoś popełnił potworny błąd, a mianowicie... albo celowo to zrobił, zaczął się starać, aby...
Puszcza Białowieska została objęta dziedzictwem przyrodniczym UNESCO i w związku z tym zgodnie z prawem ONZ-owskim UNESCO mówi się tam nic nie wolno pozyskiwać. I teraz skąd się wzięła tragedia Puszczy Białowieskiej? Dlatego, że to są lasy gospodarcze. Te lasy zostały posadzone przez człowieka 100-120 lat temu. Między innymi wprowadzono takie gatunki jak świerk, który tam jest gatunkiem, no można dyskutować, czy jest powiedzmy oryginalnym, czy też nie. Polska wieś traci możliwości właśnie produkcji żywności o wysokiej jakości i między innymi to jest jedna sprzedaż bezpośrednia, co ogromne szanse na miejsca pracy, ale również zwróćcie Państwo uwagę na to, co produkują nasze polskie lasy i polskie pola. To jest kilkadziesiąt tysięcy ton surowca w formie zwierzyny łownej. I to zwierzyna wychodzi jako surowiec, po prostu jako surowiec na zachód i wraca po ogromnych cenach z powrotem do Polski. Przecież to może być domena właśnie małych samorządów terytorialnych. W kolejnej propozycji Bernadeta Krynicka, Bartosz Arłukowicz, Marek Tombarkiewicz. Tok 6. Jakich zabiegów może odmówić fizjoterapeuta? Na przykład kobieta, która ma wkładkę domociczną albo inne elementy metalowe, które są przeciwwskazaniem do wykonywania pewnych zabiegów. Wkładka nie ma nic tutaj do sumienia, jest merytorycznym przeciwwskazaniem. Panie przewodniczący, jest. Może zaszkodzić zdrowiu. Więc może. Wkładka. Proszę, panie przewodniczący, niech pan się nie nabija, powinien pan zachować jakąś powagę. Ja zachowuję. Chodzi tutaj może też o kwestie bioprotezkadek zwierzęcych, których mogą być wykorzystywane w... Tego czego? Bioprotez. Czyli autograftów, nie alograftów. A to fizjoterapeuta wstawia te bioprotezy? Nie, ale może wykonywać czynności fizjoterapeutyczne u pacjenta, u którego tego typu protezy mogą być szczepione. Ja chcę się dobrze upewnić, panie ministrze, i prosiłbym, żeby pan był odpowiedzialny za swoje słowo. Już oddaję, panie pośle. Ale... Cisza na sali, proszę. Panie ministrze, jest pan odpowiedzialny i mówi pan w imieniu rządu polskiego. Ja za chwilę upublicznię tą wypowiedź, że klauzula sumienia obejmuje bioprotezy zwierzęce. Według polskiego rządu. Wykonywanie czynności fizjoterapeutów u pacjenta, u którego mogły zostać szczepione tego typu protezy. Kolejna propozycja to fragment występu Zbigniewa Ziobry, którego już dzisiaj słuchaliśmy, a zatem przechodzimy do propozycji 8, a tam Beata Szydło i Marek Kuchciński. Tok 8. Dzisiaj, jak nigdy w ciągu ostatnich 27 lat, nasza ojczyzna potrzebuje naszej wierności, jedności i niezłomności w zachowaniu jej suwerennych praw do samostanowienia o sobie. Myślenia po polsku właśnie. Polska, nie ten kraj, tylko Polska. Dziękuję. Państwa, proszę o zachowanie spokoju. Jeżeli wystąpienia, zaraz będziemy mogli usłyszeć wystąpienia merytoryczne. Wystąpienia merytoryczne, które w Państwa imieniu każdego z klubów będzie mógł Wasz przedstawiciel formułować, więc prosiłbym, żebyście Państwo nie przeszkadzali innym mówcom, a szczególnie w taki sposób, jaki tutaj słyszę z ust niektórych posłów. Na deser jeszcze jeden fragment nagrania dzisiejszych wydarzeń w Sejmie. Paweł Kukiz. Tok 9. Często krzyczycie w kierunku Platformy Obywatelskiej 8 lat. Otóż mieliście 8 lat na przygotowanie się do władzy. Tymczasem, proszę Państwa, proszę, nie da mnie klaszcie, szkoda czasu. Panie Marszałku, chciałbym Państwa poinformować, bo nie wiem, czy Was Pan Marszałek poinformował, że przed chwileczką rozmawialiśmy o nieprzerywaniu posłom, o nie wydawaniu jakichś okrzyków i tak dalej, i tak dalej. Widocznie Pan Marszałek nie poinformował Państwa o tych naszych ustaleniach. Natomiast a propos okrzyków. Proszę Państwa, obejrzyjcie się do tyłu. Tam na galerii jest młodzież. Non stop wymieniają się te grupy. To, co tutaj się dzieje,
To na koncertach hip-hopowych jest trudno, proszę państwa, taką atmosferę złapać, z jaką mamy do czynienia tutaj. To jest kpina z parlamentu. Jeżeli państwo, to już mówię z kolei do was, bo dzisiaj osiągacie, no ja prosiłem nawet Piotrka, żeby nagrywał te okrzyki, bo może zrobimy z tego piosenkę. Z tych waszych konstytucji, z tych waszych 8 lat, z tego wszystkiego. I słuchajcie, chcecie sobie pokrzyczeć, to my w okresie wakacyjnym zrobimy wam, przygramy wam z Piotkiem, przyjdziecie, potupiecie, pokrzyczycie. Natomiast dzisiaj ustalmy, że 2/3 liczby posłów wybiera, wskazuje sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zmieńmy konstytucję w tym zakresie i opcję zerową. Podobnie jak pan prezes proponował jeszcze niedawno. Tyle dziś w liście przebojów. Notowanie 283. Oczywiście można je będzie wkrótce znaleźć na portalu tok.fm.pl. Zachęcam do głosowania i do usłyszenia w kolejnym wydaniu listy przebojów. Lista przebojów TOK FM. Jakie radio, taka lista. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tok.fm.pl / audycje. Jakie ciekawe. Kiedy konosisz historię esta condenada, repetir na telewizji zdają się wszyscy. Ile sposób, ja się znam na niej najlepiej. Ile komentarzy. Seriale. Tylko programy, u nas. To, co się dzieje, strasznie to, co ciekawe. Będzie się działo. Jakie to jest interesujące. To, co działo się bardzo ale nigdy dawno nie mam tego do goście, rozrywa. Humor. Jakie to ciekawe. Program telewizyjny. W każdą sobotę po 12:00. Zaprasza Wojciech Krzyżaniak. Radio. Reklama. W wypożyczaniu ważna jest gwarancja, bo kiedy wypożyczasz auto na ślub, chcesz mieć piękną cenę i gwarancję, że przyjedzie w ten najpiękniejszy dzień. Tak samo jest z prostą i tanią wypożyczką w Eurobanku. Płacisz z góry znaną opłatę za wypożyczenie i masz gwarancję, że Eurobank wypłaci gotówkę w ten dzień, w którym pożyczasz. A jeśli się spóźni, zapłaci ci 500 zł. Doprecyzujmy. Pożyczka gotówkowa wypożyczka jest dostępna w kwotach od 5 do 15 tysięcy na okres od 12 do 60 miesięcy. Opłata za wypożyczenie płatna w ratach to całkowity roczny koszt pożyczki. W ramach akcji wypożyczka z gwarancją szybkości trwającej do końca maja bank gwarantuje wypłatę pożyczki w dniu złożenia wniosku i podpisania umowy. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły opłaty i prowizje regulamin akcji dostępne na eurobank.pl i w placówkach banku. Przeszkadzałem podczas ważnych prezentacji w pracy. Podczas randek zalewałem czoło, dłonie i całe ciało. Byłem złośliwy, natrętny i nie można było się mnie pozbyć. Aż pojawił się on, Perspiblok, w tabletkach. Jego wyciągi ze skrzypu, pokrzywy, melisy. No i szałwi lekarskiej, która hamuje potlenie na całej powierzchni ciała. Perspiblok zadziałał od środka i zablokował mnie po całości. To przez niego jestem bezrobotny! Ciebie też dręczy pot? Weź suplement diety Perspiblok. Tabletki Perspiblok i nie martw się potem. W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie od 200 lat zmieniamy teraźniejszość i tworzymy przyszłość. Sprawdź, czym zajmujemy się dziś. Zapraszamy na jubileuszowe dni SGGW. Od 19 do 21 maja. Wielki piknik w kampusie SGGW. W niedzielę 22 maja zapraszamy na pokazy do Łazienek Królewskich. Więcej na www.sggw.pl. Nowa kuchnia już w Kioskach, a w niej pachnące latem potrawy z kwiatami stokrotki, lawendy, cukinii i róży. Oraz smaczne i zdrowe przekąski specjalnie dla dzieci. Nowość, wakacyjna mapa smaków. W czerwcu zapraszamy na regionalne specjały Wielkopolski i Lubuskiego. W dodatku specjalnym 24 strony z przepisami na młode warzywa. Zapraszamy na ucztę z czerwcową kuchnią. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę błyskawicznie, nawet po 30 sekundach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Na wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Lublin lat 30. ubiegłego wieku. Dwie uczelnie, dwaj samobójcy, jeden motyw i najdziwniejsze śledztwo w karierze Zygi Maciejewskiego. Jakimi ścieżkami prowadzi misternie spleciona intryga? Czy komisarzowi uda się odkryć niewygodną prawdę? Portret Wisielca. Ósma powieść w kryminalnym cyklu Marcina Wrońskiego. Ekscytująca przygoda dla wielbicieli gatunku. Książkę Portret Wisielca poleca wydawnictwo WAB. Reklama. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne.
Piątek, 20 maja, jest 15. Informacje TOK FM. Elżbieta Mazur i Adam Ozga. Uchwała w sprawie obrony suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej i praw Polaków. Posłowie zaczynają właśnie w Sejmie walkę o ten dokument. Są plany spotkania Rady Rosja-NATO. Ktoś powinien to z nami omówić, komentuje szef rosyjskiej dyplomacji. Opóźnia się publikacja raportu o bezpieczeństwie podczas Światowych Dni Młodzieży. Urzędnicy tłumaczą, że muszą przeczytać 2000 stron. W Sejmie zaczęła się debata nad uchwałą zaproponowaną dziś przez premier Beatę Szydło. Uchwała w sprawie obrony suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej i praw Polaków ma być odpowiedzią na ultimatum Komisji Europejskiej, która do poniedziałku dała polskim władzom czas na osiągnięcie postępu w rozwiązaniu konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Prawo i Sprawiedliwość przeforsowało, że uchwałą Sejm zajmie się jeszcze na tym posiedzeniu, mimo że wcześniej wicemarszałek Barbara Dolniak z Nowoczesnej przypominała, że zgodnie z regulaminem Sejmu wszelkie wnioski o uzupełnienie porządku obrad powinny być zgłoszone do godziny 21 dnia poprzedzającego obrady, a PiS swój wniosek złożył przecież dziś. Przenosimy się do Sejmu. Jest tam Karolina Lewicka. Więcej szczegółów od ciebie. Rząd z partią, partia z rządem. Rafał Bochenek tak tłumaczy pilną potrzebę obrony suwerenności naszego kraju sejmową uchwałą. To jest bardzo ważna uchwała pokazująca, że polski rząd ma pełną legitymację do tego, by prowadzić polską politykę zagraniczną, by reprezentować polskie interesy narodowe na forum instytucji unijnych. Nie tylko pełną legitymację wyborczą, bo w tej wypowiedzi rzecznika rządu chodziło rzecz jasna o słynnego już suwerena, ale i pełne wsparcie sejmowej większości. Treść uchwały? PiS przekonuje w niej, że w ostatnim czasie są podejmowane próby naruszania suwerenności naszego państwa. Nie precyzuje, kto narusza, ale można domniemywać, że po pierwsze opozycja, a po drugie Bruksela. Zatem w uchwale Sejm ma wezwać rząd do przeciwstawienia się wszelkim działaniom przeciwko suwerenności państwa. Pytam o to szefa klubu PO Sławomira Neumanna. Możemy oczywiście przyjąć uchwałę, że na straży polskiej suwerenności i obronności staje do końca swoich dni Antoni Macierewicz i jesteśmy dla nas bezpieczni. No, możemy dojść do takich absurdów, ale to jest szpital wariatów. To nie jest robienie polityki międzynarodowej, to jest szpital wariatów. W dokumencie PiS bije też na alarm w sprawie uchodźców, że Bruksela próbuje nam imigrantów narzucić i tym samym zagraża, no to po kolei, ładowi społecznemu w Polsce, naszemu bezpieczeństwu, dziedzictwu cywilizacyjnemu i tożsamości narodowej. Wyliczała za dokumentem przygotowanym przez PiS reporterka TOK FM Karolina Lewicka, a posłowie już zdecydowali, że nie będą pracować nad ewentualnym skróceniem czasu pracy w Wielki Piątek i w Wigilię. Sejm w bloku głosowań właśnie odrzucił ten projekt. Sobota z protestami czeka mieszkańców Gdańska. W centrum miasta odbędzie się jutro aż 14 manifestacji. Więcej powiemy o tym w informacjach za godzinę. A teraz szef MSZ-u Rosji, który skrytykował wypowiedź szefa NATO o tym, że sojusz będzie dążył do zwołania posiedzenia Rady NATO-Rosja jeszcze przed szczytem w Warszawie. Jeśli chcą to omówić, niech omówią z nami, a nie pchają się do mikrofonu, mówił poddenerwowany Siergiej Ławrow. Wcześniej Jens Stoltenberg oświadczył, że wśród szefów dyplomacji państw NATO jest szeroka zgoda w sprawie zwołania spotkania Rady NATO-Rosji. Rozmowy miałyby pomóc unikać niebezpiecznych incydentów, które mogą wymknąć się spod kontroli. Szef NATO przypominał zestrzelenie rosyjskiego samolotu nad Turcją i niebezpieczne zachowanie rosyjskich samolotów nad Bałtykiem. Słuchasz informacji TOK FM. Opóźnienie w publikacji raportu o bezpieczeństwie w czasie Światowych Dni Młodzieży. Dokument miał być gotowy w tym tygodniu. Będzie za 10 dni. Teraz analizuje go Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i ma zastrzeżenia. Kinga Kalita. Opóźnienie wynika z obszerności raportu, wyjaśnia wojewoda Polski Józef Pilch. 2000 stron do przeczytania i przeanalizowania. Dlatego jest tak późno. Ten raport jest analizowany pod wszelkie zdarzenia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Policja, Straż Pożarna, Pogotowie, oni analizują 2000 stron. Ze wstępnych informacji wiadomo, że rządowe służby uważają, że jest za mało miejsc parkingowych dla pielgrzymów. Potrzebne będą też poprawki dotyczące dróg dojazdowych do brzegów. Chodzi o szczegóły. Czy można będzie zamknąć dodatkowo jakąś drogę, która ma łączyć między jedną miejscowością a drugą. I to my na mapkach mamy uzupełnić. Raport zawiera w sumie 60 załączników z mapami, informacje o drogach dojścia i dojazdu służb. Duża część dokumentu będzie niejawna. Z Krakowa Kinga Kalita, TOK FM. Teraz jeszcze prognoza pogody, a kolejne informacje już o 15.20. Pogoda. Jutro lokalnie pojawi się przelotny deszcz. Na wschodzie i w centrum możliwe burze. Na termometrach od 18 stopni na północy do 21 w centrum i 23 na południu. Niedziela jeszcze ładniejsza i cieplejsza. Na termometrach od 20 do 27 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Święto Podgląd. Agnieszka Lichnerowicz, na Światopodgląd zapraszamy dziś Państwa znów z Gdańska. W Gdańsku trwa Forum Refleksji Europejskiej Europa z widokiem na przyszłość. Organizatorem jest Europejskie Centrum Solidarności i Radio Tok FM ma patronat nad tym zdarzeniem. A w obliczu tego, co dzieje się dziś w Sejmie, te dyskusje poświęcone Europie wydają się szczególnie ciekawe. Dzisiejsze forum otworzył prezydent Lech Wałęsa, więc i my Światopodgląd otwórzmy rozmową z nim i tą jego wizją przyszłości. O wydarzeniach w Sejmie więcej po 15.20, a po 16.20 szczególnie Państwa zapraszam na wywiad nasz z ambasadorem Stanów Zjednoczonych, Paul W. Johnson, również o sprawie Trybunału Konstytucyjnego, a teraz Lech Wałęsa. Światopodgląd. Mówił Pan o tym, że potrzebne są fundamenty, że kiedyś fundamentami mogła być religia albo ideologia. Panie wejdzie, ja w Niemczech patrzyłem. W hotelu jakimś, jak te tumulty ludzi wychodzą z samolotów, czy tam czy skądś przyjeżdżają, to ci otwierają firanki i patrzą z boku, kto to jest, czy nas zabiją, czy nas napadną, czy nas ukradną. Tak daleko po tych podziałach, po tych granicach nie rozumiemy się. Tak daleko mamy różne właśnie fundamenty, różne religie, niedowiarstwo. I dlatego, aby się rozwijać bezpiecznie, to musimy mieć podobieństwa. Musimy właśnie zmieniać fundamenty. Kiedyś mieliśmy religię. Wyrzuciliśmy. Potem była ideologia komunistyczna i inna. Ale to było. Co by nie powiedzieć? To było. A teraz nie ma nic. Musimy uzgodnić takie fundamenty, a więc malusieńka konstytucja albo 10 laickich przykazań, które by nas wszyscy muszą przyjąć i to jest nasza podstawa wychowania i w ogóle wszystkiego. I dziś w tym klimacie politycznym, który mamy i społecznym. Dlatego mamy dzisiaj taki klimat, że tego nie ma. Gdyby jak nie ma, to budzą się demony. My poszliśmy z Kaczyńskimi w prawo za bardzo, w Stanach wygrywa człowiek dziwne wybory. No. I to wszystko się bierze stąd, że jest nowa epoka, a nie ma rozwiązań nowych. Jedziemy starymi rozwiązaniami. Właśnie mówił Pan, że jesteśmy na etapie słowa i słowo w czyn musi się zamienić. Tak jest. A słowo znaczy wydyskutować po tych granicach, po tych podziałach, po tych różnych religiach, wydyskutować coś, co będzie nasze wspólne. Czyli odpowiedzią jest więcej integracji. Tak, tylko że ale integrację musimy dzisiaj chcą integracji i nie chcą integracji. Dlatego, że integrować się trzeba wiadomo do czego. A tu nie wiemy do czego. A pan ma jakiś pomysł, coś powie, do czego? Ja jestem za stary. Ja zgłaszam te główne pomysły, że to jest potrzeba. Licząc na ludzi młodych, wykształconych, bez obciążeń, bez agentów i w ogóle, że oni to zrobią. Bo my jesteśmy, moje pokolenie ze mną włącze, my jesteśmy wciąż z przeszłej epoki. Wciąż się oglądamy do tyłu. No. To się nie da budować. Trzeba młodych ludzi, którzy nie mają tych obciążeń, ale też, którzy słuchają podpowiedzi starszych. I szukać w religii? Czy szukać problem polega na tym kleju. Ja nie mówię jakie. Na pewno jeden z punktów będzie solidarność. Ale solidarność mówiona trochę inaczej. Do czego mam być solidarny? Bo solidarność...